Mamy spotkanie Vademecum, czyli pójdź za mną z łacińskiego. I mottem tych naszych rozważań jest Słowo Boże, które jest w pierwszym do Tesaloniczan 2:11-12. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. I ponawiam tę myśl, że apostoł Paweł i inni apostołowie mówili o różnych praktycznych rzeczach, jak wynika z tego tekstu, aby ludzie, którzy przedtem żyli po pogańsku, zaczęli żyć po chrześcijańsku, godnie, według woli Bożej, w sposób zgodny z Ewangelią Chrystusa. Ostatnio rozmawialiśmy o narzeczeństwie, a teraz porozmawiamy o ślubie i weselu. To są wskazówki wynikające z chrześcijańskiego życia, obserwacji i ze Słowa Bożego. Pierwsza rada, którą chciałbym się z wami podzielić, brzmi następująco. Bierzcie pod uwagę tylko osobę podzielającą waszą wiarę w Jezusa Chrystusa. To już mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, ale ponieważ jest to tak ważne, jeżeli by ktoś tam pominął sprawę narzeczeństwa i już się chciał pobierać, to znowu trzeba sobie to przypomnieć, że nie tylko nie należy chodzić z osobą niewierzącą, ale tym bardziej nie należy się żenić z osobą niewierzącą. Bo jeśli nawet można się raz czy dwa razy przejść z osobą niewierzącą w nadziei, że złożymy jej świadectwo o Jezusie i ona się nawróci, to już żenić się z osobą niewierzącą, to już w ogóle jest szaleństwo, powiedziałbym tak, ponieważ Słowo Boże wyraźnie mówi o tym. W piątej księdze Mojżeszowej mamy powtórzone prawo, czyli, że nie po raz pierwszy Bóg to mówi, a mówił tak, nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Mówił o tych narodach pogańskich, które otaczały Izraela. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym Bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana. To 7 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. I ta myśl przechodzi, ta wskazówka, ta rada Pisma Świętego przechodzi również do Nowego Przymierza, bo kiedy apostoł Paweł omawiał sprawę wdowy, że w momencie, gdy jej mąż umrze, staje się wolną kobietą i może ponownie wyjść za mąż, to czego tam przed czym przestrzegał, żeby nie wychodziła przypadkiem za kogoś niewierzącego. Wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Tak jest powiedziane. A w drugim liście do Koryntian, 6 rozdziale, 14 werset, 15 mówi, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Więc koniecznie trzeba trzymać się Słowa Bożego. Radzę to z całego serca, tak mówi Słowo Boże. I w przypadku nagłego jakiegoś zakochania, tak zwanego wstrząśnięcia się w jakąś niewierzącą osobę, trzeba po prostu zapanować nad sobą. Bo to nie może być tak, jak to się mówi, serce nie sługa i już. Biblia mówi, że ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym, mają zdolność do samoopanowania. No więc można też zapanować. Chociaż zakochany, to jednak odkochany z powodu tego, że ta osoba nie chce pójść za Bogiem, nie jest wierząca. Ostatnio z braćmi, żeśmy na modlitwie rozmawiali, jak ważne jest posłuszeństwo Bogu i przy tym posłuszeństwie Bogu, jak ważne jest też uważne słuchanie.
Bo my tak ogólnie mówimy, że jesteśmy posłuszni Bogu, ale czasem nam takie rzeczy ulatują, bośmy nieuważnie słuchali i zachowujemy się jak dzieci, które nieuważnie słuchały i nie przygotowały się na przykład na lekcje, na życie, albo nie zrobiły tego, co rodzice mówili, że trzeba zrobić. Posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze niż wszystko inne, co możemy Mu ofiarować. I zachęcam Was, zalecam to z całego serca, by tej zasady się trzymać. Jak nie chcę, jak nie rusza za Bogiem, jak nie należy do Jezusa Chrystusa, to nie jest dla mnie partner. Po drugie, nie pobierajcie się z pominięciem okresu narzeczeństwa. Tak to jest, że gdy ludzie się zachowają sobie, to są gotowi już następnego dnia się pobierać. Bo po co, co czekać? To już po prostu jest, przecież to już wiadomo. Oczywiście, jak mówiliśmy poprzednio, wzajemne zakochanie to niezwykle ważny czynnik składający się na późniejsze pożycie małżeńskie, ale nie jest to wystarczający czynnik. I dlatego radzimy wszystkim młodym ludziom, że gdy się nawet dorosłym, już takim starszym, bo czasem się zdarzy, że też koło 50 albo 60 się strasznie zakocha. Dosłownie strasznie. I wtedy tak samo potrzebny jest ten rozsądek na roztropność, żeby zrobić krok do tyłu, żeby trochę pomyśleć, żeby się trochę dać sobie czasu, żeby się zastanowić. Mówiliśmy o funkcji narzeczeństwa, jak to jest ważny okres poznawania się i tak dalej, jeszcze nie zobowiązujący całkowicie, bo zaręczyny to nie jest jeszcze zawarcie związku małżeńskiego, ale to daje ten czas na to, żeby wiele razy się przespać z tą sprawą, że będę się żenił, będę wychodzić za mąż. Wiele razy obserwować w różnych okolicznościach tego czy tę, z którą się będę pobierać. Powiedziałbym nawet tak, że do zawarcia związku małżeńskiego potrzeba wcześniej przeżyć razem 4 pory roku. Czyli tak mniej więcej rok, żeby była wiosna, lato, jesień i zima. Taka jest natura człowieka, że w różnych okresach różnie się zachowuje. I o ile wiosną te hormony tam buzują i ten zakochany po uszy, to jak przychodzi jesień, możecie się zachować tak, z którą chcesz się żenić, absolutnie całkowicie i jeszcze nie wiem, jak to określić inaczej. I to dobrze jest poobserwować, jak to ona się zachowa, czy on jak się zachowa, jak będzie zima. Czy tak samo będzie gorąca miłość i gotowość do poświęceń, do oddania. Więc niepochopnie, konieczny jest ten okres narzeczeństwa, sprawdzenia, przyglądania się, poznania tego, z kim chcemy się pobierać. Po trzecie, dostatecznie wcześnie ustalcie termin ślubu. Przeżywanie ślubu to już jest właśnie początek tego naprawdę wspólnego, bo w narzeczeństwie to jeszcze może być tak, że ty jedziesz w jedno miejsce, narzeczona jedzie na wakacje gdzie indziej, może się tak zdarzyć, że ślub to już jest właśnie ten pierwszy moment, kiedy już naprawdę jesteśmy razem. Potem jest noc poślubna, potem już jest wspólne razem zamieszkiwanie, tak normalnie się to odbywa. I podejście do tej sprawy, zdolność do ustępstw, możliwość porozumienia się w tej już wspólnej, bardzo wspólnej sprawie, jaką jest ślub, to da Wam bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak będzie potem wyglądać pożycie małżeńskie. Bo jeżeli uzgadniamy, no, że ten ślub będzie w tym i w tym terminie.
i przy tym uzgadnianiu są już trudności, bo ona chce wtedy, a on chce wtedy. Albo że takich, albo takich gości zapraszamy. I już są napięcia w związku z tym, to daje czas, żeby się nawet wycofać w razie czego, jeżeli takie konflikty się pojawiają w związku z tym. Ale jeśli termin ślubu ustalicie za tydzień, to nie będzie czasu nawet, żeby się zreflektować, wspólnie jakoś przetrawić te rozbieżności między wami. Jeżeli zauważycie cechy, z którymi byście się nie chcieli pobierać, no bo się okaże, że ona nie popuści. Zrobiła się elektryczna i ona nie popuści ani troszeczkę, bo to jest jej ślub. Właśnie to pokażę. To może potem będzie tak, swoje życie. Nie, to już jest nasze życie. To jest nasz ślub. Tu już potrzeba wspólnie razem różne rzeczy ustalać, przeżywać. Więc dlatego zalecam, zachęcam, by stosunkowo wcześniej ustalać termin ślubu i te wszystkie szczegóły dotyczące samego ślubu będzie czas tak wspólnie razem przedyskutować, żeby z tego też wynikła jakaś wiedza odnośnie tego, co nas czeka we wspólnym pożyciu. Po czwarte, koniecznie weźcie ślub kościelny. Są teraz takie czasy, że niektórzy w ogóle ślubu nie chcą brać, powiecie, no ale to na pewno nie chrześcijanie, bo przecież tutaj jesteśmy w gronie wierzących. No to właśnie, że to już zaczyna dotykać również kręgów chrześcijańskich. I jest też taki problem, że niektórzy uważają, że nie potrzeba robić jakiejś tu ceremonii, że ich to w ogóle nie interesuje, ani nie jest to potrzebne dla ich szczęścia. No i chciałbym tutaj uczulić na to zjawisko samowoli i egocentryzmu, bo przecież uroczystość ślubu urządzamy nie tylko dla siebie. Urządzamy tę uroczystość również ze względu na rodziców, ze względu na rodzeństwo, na bliskich, na krewnych, na zbór, na środowisko, w którym żyjemy. I nie powinniśmy być w tym momencie tak egocentryczni, albo też nie powinniśmy się sprzeciwiać ogólnoprzyjętym obyczajom, no bo w naszym kraju, w naszej kulturze jest to ogólnie przyjęte, że ludzie młodzi, jak się pobierają, to już urządzają ślub. Nie idą w dżinsach do Urzędu Stanu Cywilnego i tam tylko podpisują papiery i tyle, tylko urządzają uroczystość, żeby i mama, i tata, i bracia, i siostry, i żeby po prostu było to takie uroczyste, żeby to miało taki wyjątkowy charakter. I właśnie ta uroczystość ślubna jest okazją do złożenia właściwego świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa. I przez to, jak my ten ślub zawrzemy, mówimy naszemu środowisku, naszemu otoczeniu, jaka jest naprawdę ta nasza wiara w Jezusa Chrystusa. Jeśli się ciocia, która taka była przeciwna temu, żebyśmy się nawrócili, żeśmy się nawracali do Jezusa, tak nas krytykowała, bo ona jest taka bardzo ortodoksyjna, katoliczka i tak dalej, dowie się, żeś wzięła po prostu ślub, tak bez, w zasadzie nawet nie wiadomo, nawet rodzice nie wiedzieli, że był ślub. To co sobie pomyśli? No to taka, to ta wiara. To tak cię w tym kościele uczą? Potem będzie. Raczej powinniśmy jednak brać to pod uwagę, że ślub to jest ważna chwila do złożenia świadectwa o naszej wierze w Jezusa Chrystusa. I dlatego powinno to być wydarzenie publiczne, a nie jakieś sekretne, załatwione ukradkiem, bo mi się tak podoba, bo ja tego nie potrzebuję. No to nieważne, czy ty aż tak bardzo tego potrzebujesz, ważne, że jesteś w określonym środowisku i też w ten sposób
się dostosowujemy do tego środowiska. Gdy myślimy już o konkretnym ślubie, to trzeba też wybrać odpowiednie miejsce uroczystości i wesela, bo takie rzeczy będą też świadczyć o charakterze naszej wiary. Uroczystość ślubna powinna budować, a nie bulwersować. Jeżeli byśmy wymyślili, że ślub zrobimy gdzieś tam w ruinach, bo nam się tak podoba, to jak ci goście w szpilkach i tak dalej by mieli tam w te ruiny wejść i byliby zbulwersowani. Co to w ogóle jest? O co tu chodzi? Czy to jakaś sekta, czy co? No, dlatego uroczystość ślubną należy urządzić w kaplicy, w domu modlitwy, w miejscu, które jest należycie przygotowane, jest godnym miejscem. Nie mówimy, że nie można zrobić tego w plenerze, ale jeśli w plenerze, to też odpowiednio przystroić ten plener, odpowiednio przygotować, żeby ludzie przychodzący na tę uroczystość mieli takie odczucie, że jednak tutaj jest coś, co się odbyła godnego takiej chwili. I zazwyczaj, jeśli chodzi o miejsce nabożeństwa ślubnego, to jest to kaplica zboru Panny Młodej, bo tak mamy tu w Polsce przyjęte, że ślub się odbywa w zborze u Panny Młodej, bo to jest jej dom duchowy. Biorąc pod uwagę ten obyczaj żydowski, że on udawał się po nią, przybywał po nią i stamtąd ją zabierał do siebie, to tak właśnie też no, w tej myśli układa się to, że właśnie ślub się odbywa w zborze u Panny Młodej. Jeśli to jest na drugim końcu Polski, to trudno, to trzeba jechać na drugi koniec Polski i tam się pobierać, bo to zrobić z kolei dla wszystkich członków rodziny Panny Młodej jest ważne, żeby to było blisko. W przypadku wynajmu miejsca na ślub, trzeba się postarać o godność takiego miejsca. Na przykład, z duchowego punktu widzenia patrząc, myślę, że nie powinno to być miejsce, gdzie jest głoszona fałszywa nauka na co dzień. Na przykład adwentyści mają ładną kaplicę, to my sobie wynajmiemy u adwentystów na przykład. Nie? Albo katolicy mają piękną taką kaplicę i tam Maryja na lewo i na prawo, i różne święte obrazy, i kult, a my tam sobie zrobimy, bo przecież to nas nie obchodzi. No to nas obchodzi, powinno nas obchodzić, jeśli chodzi o takie miejsce doboru na odbycie ślubu. Następna sprawa, piąta rada, starannie zaplanujcie szczegóły nabożeństwa ślubnego. Już powiedzieliśmy, że nabożeństwo ślubne to jest niepowtarzalna okazja do złożenia świadectwa waszej wiary wobec niewierzących krewnych. Przyjdą krewni, bliscy według ciała, którzy nie podzielają naszej wiary, którzy może jeszcze nawet nie mieli okazji usłyszeć, jak, na czym polega nasze wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, że wszystko u was ma się odbywać godnie i w porządku. Więc też taka uroczystość ślubna powinna być naprawdę dobrze przygotowana. Nie może być odczucia, że wszystko się robi jakby na kolanie, że jest to prowizorka, że po prostu na miejscu dopiero się naradzają, co zaśpiewamy, a co teraz robimy, to wcześniej czy później zrobimy. To nie jest dobre świadectwo, że tu się coś odbywa godnie i w porządku. Oczywiście w naszym kraju, głównie katolickim, ludzie są przyzwyczajeni, że wszystko w czasie ślubu celebruje ksiądz. Jedna osoba tak naprawdę. Ale my możemy już w ten sposób dać świadectwo, że to nie jest tak, że tu jakiś ksiądz wszystko odprawia, tylko wprowadzić różne osoby do tego współusługiwania, że ktoś inny prowadzi samą uroczystość akt ślubowania,
ktoś inny prowadzi śpiew, uwielbianie Boga, ktoś inny wygłasza kazanie. No jest to okazja, żeby było to świadectwo tego współusługiwania na zgromadzeniu chrześcijańskim. No i prowadzenie takiego nabożeństwa ślubnego powinno się odbywać na dobrym poziomie, bez wrażenia improwizacji, że to jest naprawdę przygotowane, wcześniej zaplanowane. Pieśni należy dobrać do okoliczności. I jakie to pieśni powinny być? Można pójść w tę stronę, żeby pieśni były pieśniami ulubionymi nowożeńców na przykład. Niekoniecznie teściowej przyszłej, ale nowożeńców. I to nawet można powiedzieć, że śpiewamy pieśń, która jest pieśnią ulubioną Panny Młodej czy Pana Młodego. Nie? I to już tych wszystkich zgromadzonych jakby nakieruje, że będą zainteresowani, co on tak lubi śpiewać. Nie? Mogą to być to pieśni dobrane też pod kątem kazania, które ma być wygłoszone, żeby coś jednocześnie wzmacniało z tego przesłania, które zostanie wygłoszone. Może to być pieśń pod kątem ewangelizacji, bo chcemy przecież tym ludziom, którzy przyszli, nie tylko się zaprezentować jako para młodych, ale zwrócić uwagę na Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. I to może być okazja, żeby jedna z pieśni, jedna albo dwie z tych pieśni właśnie były treścią ewangelizacyjną. Trzeba też się zastanowić, komu powierzyć kazanie ślubne. Żeby nie było tak, że sobie gość wyjdzie i pogada o tym i o tamtym i powspomina swoje własne śluby i małżeństwo. Będzie wykorzysta to jako okazję do własnych jakichś sentymentów, ale żeby to było rzeczywiście kazanie Słowa Bożego. Więc warto to przemyśleć, komu powierzyć taką rolę, żeby to też było odpowiednio krótkie, bo cała uroczystość nie może być zbyt długa, ponieważ jak jest coś za długo, jak zaraz zaczniecie na przykład te moje rady, już niektórych zaczynają nużyć i już wiem, że powinien za chwilę kończyć, a jak tak ludzie przyjdą, tacy niewierzący przyjdą na taką uroczystość ślubną, a facet zacznie opowiadać o tym i o tamtym, o tym, o tamtym, ale powiedzą, co to w ogóle jest? Tak samo śpiewanie nie może być zbyt długie i pieśni powinny być takie, że nie trzeba być cały czas w górze. Panie, podnoszę ręce i tak dalej bez przerwy, bo kto podniesie te ręce? Para młody nie za bardzo będzie dobrze wyglądać, jak będą podnosić ręce stojąc tutaj z przodu. No to trzeba po prostu przemyśleć takie rzeczy. Sam akt ślubowania powinien być przeprowadzony naprawdę z klasą, godnie. Treść przysięgi małżeńskiej bez jakichś tam modyfikacji, nie wiadomo jakich. Modlitwa, obrączki, błogosławieństwo. Wszystkie te elementy powinny znaleźć swoje miejsce. Bo źle się dzieje, gdy może z powodu niedoświadczenia niektórych duchownych jest tak, że się zapomni o modlitwie albo o obrączkach, już tutaj ogłosili, już tam, a potem obrączki jeszcze, dawajcie te obrączki, czy coś w tym stylu. No to jednak powinno być dopracowane. Warto też pomyśleć o dodatkowych elementach takiej uroczystości ślubnej, która może być charakterystyczna, wyjątkowa dla waszego ślubu, ponieważ to zawsze jakoś zostaje w pamięci. Takie są elementy jak wejście pary młodej, czy wprowadzenie panny młodej. Można to zrobić po amerykańsku, można to zrobić po polsku. No jak? Różnie można. Jest taki, w niektórych przypadkach robi się taką uroczystość zapalania świec, że mamy nowożeńców zapalają na początek uroczystości dwie odrębne świece. Te świece się palą przez całą uroczystość i w momencie, kiedy już ślub zostanie zawarty, para młodych podchodzi do tych świec, zapala wspólną świecę, a gasi świece te, które
jakby symbolizowały życie w ich odrębnych rodzinach wcześniej. Bardzo sympatyczny element, który może gdzieś tam kogoś przemówić dodatkowo. Tyle, jeśli chodzi o uroczystość. Jeśli będą jakieś pytania, to potem jeszcze porozmawiamy. Szósta rada. Zaproście na wasz ślub duchową rodzinę, to jest braci i siostry ze zboru. Ubolewam osobiście nad tym, że coraz częściej takie uroczystości jak ślub odbywają się jakby trochę poza zborem. Wprawdzie w siedzibie zboru i przy udziale osób usługujących, ale ogół zboru w tym nie uczestniczy. Jest to, myślę, zła tendencja, ponieważ my jako zbór stanowimy duchową rodzinę. Jeśli ktoś jest dla nas naprawdę bliski, to są to bracia i siostry w Chrystusie. To są nasi najbliżsi. Czego nas nauczył Pan Jezus, gdy matka i bracia stali tam pod drzwiami i wołali? Właśnie tego nas nauczył, że matką, bratem, siostrą są ci, którzy są wolę Bożą pełnią, którzy są w Kościele. I my jesteśmy dla siebie bliżsi niż nasi krewni według ciała. No tak przynajmniej teoretycznie powinno być. Jeśli ktoś do zboru wpada tylko na nabożeństwo, a całe swoje życie towarzyskie prowadzi w środowisku niewierzących krewnych, kuzynów i tak dalej, którzy tam raz piją, tam i tak dalej, oni z nimi trzymają, to coś jest nie tak. To coś nie tak jest. Dlatego też zachęcam, żebyśmy planując uroczystość ślubu wzięli pod uwagę to, żeby w miarę możliwości zaprosić wszystkich braci i siostry. Pomyślcie, że dla niektórych braci i sióstr ze zboru to jest bardzo rzadka okazja, żeby się tak poczuć takim zaproszonym gościem na uroczystość, żeby mieć, usiąść przy takim uroczystym stole, zastawionym, ozdobnym i tak dalej. Może nawet z karteczką z jej imieniem i nazwiskiem. Wow! To taka ciocia, taka siostra, może samotna już, która nie bierze udziału w żadnych innych uroczystości, nie ma już nawet krewnych, żeby ją gdzieś tam zaprosili. To jest wspaniała okazja, żeby ją wyróżnić, żeby ją uhonorować takim właśnie zaproszeniem. Mało tego, Pan Jezus uczył, że jeśli urządzamy jakieś przyjęcie, to nie powinniśmy zapraszać tych takich, którzy by nam mieli czym odpłacić i też nam zaraz nas zaprosić jeszcze na lepszą uroczystość. To mówił, zaproś takich ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Mówiąc językiem naszego dzisiejszego rozważania, zapraszając gości, nie myśl o tym, nie myślcie o tym, jaki prezent oni mogą mi sprawić. No ta siostra, no tam raczej nie ma co się spodziewać, że wielki prezent, to jej w ogóle nie będę zapraszał. Nie zapraszam. Wystarczy, że tam na nabożeństwie się dowie, że był ślub. A oni, o ty, to trzeba, bo oni to, oni przybubać, czy tam co. Tutaj Pan Jezus mówi, nie myśl w tej kategorii, że zapraszasz tych, którzy mogą ci w jakiś sposób zrekompensować to przygotowane miejsce przy stole. Oczywiście bywa tak, że czasem nie ma możliwości, żeby wszystkich zaprosić. Ale to jeszcze potem do tego wrócimy teraz. Siódma rada. Zadbajcie o godność uczty weselnej. Mówiąc innymi słowy, urządzając wesele, nie upodabniajcie się do tego świata. Słowo Boże nas do tego wyraźnie wzywa. Liście do Rzymian, 12 rozdziale, 2 wersecie. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Nie myślcie tak, jak świat myśli, myślcie po chrześcijańsku, po Bożemu. W 13 rozdziale listu do Rzymian, 13 wersecie, czytamy, postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach,
i w rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie staraniem ciało, by zaspokajać pożądliwości. Mówiąc krótko, chrześcijańskie wesele powinno się odbywać bez alkoholu, bez obżarstwa i bez zmysłowych tańców. Taką mam radę jako starszy chrześcijanin, żeby się tej zasady trzymać, żeby nie wprowadzać alkoholu na chrześcijańskie wesele. Co mam do tego? Co alkohol robi? Co robi z ludźmi? Bo to nie powiesz, że tylko można, tylko tyle. Jak coś tam niektóre chłopy przyniosą, jak mu nie podasz, to z pod stołu wyciągną i wezmą. I potem nagle się robi dziwnie na chrześcijańskim wesele. A tego w ogóle zalecam, zachęcam, żeby na waszym weselu było jak najwięcej ludzi wierzących. Bo im będzie więcej wierzących, tym mniej będzie problemu z tym właśnie parciem na to, że trzeba się czegoś napić. Przecież jest wesele. I procentowo, jeżeli będzie więcej wierzących, to w ogóle wszystko będzie się odbywać bardziej po chrześcijańsku. A jeżeli będzie tak, że tylko garsteczka wierzących, a reszta to niewierzący, to będą pili, będą się po swojemu bawili, będą się wyrażali i żądali różnych rzeczy, które są niegodne dzieci Bożych. Więc koniecznie bez alkoholu. Nie musi być nie wiadomo ile na tych stołach. Oczywiście jest wesele, no, ma być wesele, więc nie może być też tak, że solone paluszki stoją na stole. No, trzeba odpowiednio zastawić się, a postawić się. Tak. Najlepiej by było, gdyby na ucztę weselną można było zaprosić wszystkich uczestników nabożeństwa. Wszystkich wierzących. Ilu ich przyjdzie na nabożeństwo ślubne, tylu, żeby mogło być też na weselu. Nie zawsze to jest możliwe, więc trzeba przygotować zaproszenie imienne, ale gdyby uczta weselna musiała odbywać się w pomniejszonym gronie niż to grono, które uczestniczyło w nabożeństwie, to i tak należałoby zaprosić na tę ucztę weselną przynajmniej osoby usługujące podczas nabożeństwa, czyli tę osobę prowadzącą nabożeństwo, kaznodzieję, który wygłosił kazanie, grupę muzyczną, która usługiwała śpiewem, jakimiś pieśniami solowymi i tak dalej. No te osoby powinny znaleźć się na tym weselu razem, bo powinny być razem i to też, jeżeli choćby trochę takich osób będzie, to pomoże tym nowożeńcom, wam jako wierzącym nowożeńcom zachować charakter chrześcijański tej uroczystości, tej całej uczty weselnej, bo ludzie będą się jakoś z respektem trochę odnosić do tego, że jednak tutaj jestem duchownym, który udzielał ślubu, są ludzie, którzy tak ładnie śpiewali o Bogu, no to trzeba tutaj trzymać jakiś poziom, no. Będą się powstrzymywać przynajmniej trochę. Paulus, pokażcie, że chrześcijanie mogą się wspaniale bawić. To jest dobra okazja właśnie. I warto jest w takim momencie skorzystać z pomocy kogoś przygotowanego do pełnienia roli gospodarza wesela, bo niektórzy mają jakieś już doświadczenie, parę razy prowadzili taką ucztę weselną, więc znają te różne zabawy, wiedzą jak się zachować. Obyli się trochę w sytuacji, gdy ktoś tam czegoś niepożądanego żąda, gdy ktoś tam z niewierzących się trochę za dużo napił i zaczyna, wiedzą jak sobie z takimi sytuacjami poradzić. W trakcie tego wesela warto jest po pierwsze znaleźć czas na jakiś występ muzyczny zaproszonego artysty chrześcijańskiego, choćby króciutki recital, coś, jakieś przesłanie będzie w tych pieśniach. Ci goście posłuchają troszkę i jeszcze będą mieli tej Ewangelii. Warto jest wspólnie pośpiewać znane pieśni
ulubione pieśni właśnie Pary Młodej, czy już teraz i rodziców nawet, nie? Niech pośpiewają sobie ulubione pieśni, że córka wreszcie poszła z domu, albo syn. Bardzo dobrą rzeczą jest znalezienie czasu na opowieść nowożeńców, jak się poznali, jak doszli do tej decyzji. To jest bardzo, to cała w ogóle uroczystość się przecież kręci wokół nich. I jeśli on opowie, jak się zakochiwał, jak się spotkał, jak dostał kosza, może z raz albo dwa, zanim powiedział mu tak, i tak dalej. To jest bardzo dobry czas i wszystkich to zainteresuje z pewnością i będzie też przy tym dużo, może nawet i uśmiechu. Można też poprosić o jakąś krótką przemowę kogoś, kto był bardzo blisko, kto się przyjaźnił z nią albo z nim, bo to jest bardzo interesujące, jak przyjaciółka obserwowała pannę młodą, jak ona się była w tym procesie zakochiwania i narzeczeństwa. Bardzo ciekawe. Pamiętamy, jak Jan Chrzciciel, zagadnięty o sukcesy, które zaczął odnosić Jezus, jak się wypowiedział, powiedział o sobie, że przyjaciel oblubieńca, jak słyszy oblubieńca, to się raduje, to przeżywa to razem z nim. Właśnie przyjaźń na tym polega, że się kibicuje temu nowożeńcowi, nie? Temu narzeczonemu. I to jest właśnie też fajna okazja, żeby zebrać takie świadectwa osób, które były bardzo blisko niej, jego, żeby właśnie opowiedzieli trochę o swoich obserwacjach. Można też urządzić jakiś quiz biblijny, no i rozmaite zabawy angażujące uczestników uczty weselnej, żeby było też właśnie pod tym względem wesoło. Sporo też takie sytuacje mówią o tych nowożeńcach i o tych starożeńcach, którzy też tam będą na tym weselu, jak oni czasem właśnie są takie konkursy, na ile się małżeństwo poznało przez lata. Po dziewiąte, sprawę prezentów pozostawcie gościom weselnym. Co mam na myśli? Mam na myśli taką sytuację, że para młoda, organizując, przygotowując się do ślubu, mocno chodzi przy sprawie prezentów. I organizuje taką listę dla gości, żeby goście tam, i żeby koniecznie do każdego gościa dotarła ta lista, i żeby się wpisali na tę listę. Moim zdaniem goście sami potrafią się porozumieć w tej sprawie. A takie chodzenie pary młodej przy sprawie prezentów to jest rzecz trochę niegodna. Jedyne zaangażowanie pary młodej w prezenty, w sprawę prezentów, to otwieranie tych prezentów pod koniec uczty weselnej. Tak myślę, że tak byłoby najlepiej, najgodniej, najwłaściwiej po chrześcijańsku. I dziesiąta rada. Bądźcie na nabożeństwie zaraz po ślubie. Zazwyczaj ślub się odbywa w sobotę i jest niedziela. I dobrym świadectwem nowego małżeństwa chrześcijańskiego jest to, że pomimo tego, że to była noc poślubna, nawet nie cała noc poślubna, to oni są w stanie się zebrać rano i przyjść na nabożeństwo. To jest dobre świadectwo, to jest sygnał, jakie to będzie w ogóle małżeństwo. Jak oni będą traktować wiarę w Boga, zbór pański, swoją służbę, jak będą odnosić się do tej regularności uczestnictwa w nabożeństwach. Mnie osobiście zawsze bardzo to buduje, gdy jestem gdzieś na jakimś ślubie, gdy udzielam ślubu, gdy widzę ich na nabożeństwie, rano, są na nabożeństwie. Aleluja! Przecież mogą, przecież zawsze możecie sobie zaplanować, jeśli jest jakiś plan wyjazdu, miesiąc miodowy i tak dalej. Przecież zawsze można sobie zaplanować ten wyjazd niedzielę po południu po nabożeństwie. Mało tego, to jest jeszcze bardzo ważne z tego tytułu, że gdy nie zawsze uda nam się wszystkich zaprosić
na tę ucztę weselną braci i sióstr ze zboru, to na tym, po tym nabożeństwie, pierwszym nabożeństwie po ślubie, pierwszą niedzielę, można zrobić tak zwane poprawiny. To znaczy, zostało jakieś ciasto ze ślubu, z tej uczty weselnej, albo nawet można jeszcze coś dokupić i dla wszystkich braci i sióstr, uczestników nabożeństwa, zrobić taki poczęstunek, pocieszyć się jeszcze razem z wszystkimi. W niektórych krajach ktoś wesela trwają co 7 dni nawet. Bawią się i bawią, garbią się i weselą, bo wesele to wesele. No a tutaj chodzi o to, żeby nie doprowadzić się do tego, bracia i siostry, że my po prostu pyk, pyk, ślub i już dla siebie i nas już zbór za bardzo nie obchodzi. My wszyscy, jako rodzina Boża, chcemy się cieszyć tym, że młodzi ludzie z naszego grona pokochali się i pobrali. Bóg zapowiada nam wszystkim, jako oblubienicy Chrystusa, udział w weselu Baranka. No nie? Tak. Wspaniała przyszłość nas czeka. Szykujemy się do tego wesela. Stroimy się już. No nie? Przygotowujemy swe szaty. Przygotowujemy wszystko, co jest potrzebne, żeby się należycie przygotować. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka, czytamy w Objawieniu 19:9. Błogosławieni, czujemy się błogosławieni, że my na to wesele się wybieramy. Niech ta myśl też nas inspiruje, was inspiruje, gdy urządzamy nasze uczty weselne. To jest bardzo ciekawe, że Słowo Boże porównuje relację Chrystusa z Kościołem do relacji, do zaślubin mężczyzny i kobiety. To jest bardzo dobry obraz, ale to jednocześnie powinno nas podkręcić do tego, że skoro Pan używa tego obrazu, to niech to będzie tutaj w naszym środowisku obraz godny, niech to będzie obraz należyty, niech to będzie budujący obraz dla innych i niech nasze zawieranie związku małżeńskiego dobrze, coraz lepiej odzwierciedla ten związek Chrystusa z Kościołem. Pełen godności, respektu, miłości, powagi. Niech tak będzie. Powstańmy teraz chwilę do modlitwy.